Witajcie pozytywni kucharze. Jeśli doskwiera Wam już jesień i nie macie ochoty gotować, wracacie z pracy do domu, lodówka jest pusta, zapraszam Was do wypróbowania potrawy, którą Wam dzisiaj zaproponuję. Może zabrzmi to banalnie, ale będziemy robić kurczaka. Wystarczy, że będziecie mieć w lodówce bora, odrobinę mleka, trochę pieczarek, pierś z kurczaka, może trochę natki pietruszki. Zapraszam! Zaczynam od pokrojenia piersi z kurczaka w kawałki o wielkości jednego kęsa. Wrzucam na mocno rozgrzany olej i smażę na dużym ogniu, tak żeby mięso szybko zamknęło pory. Pieczarki kroję w drobną kostkę. Dokładam do smażącego się mięsa, delikatnie mieszam i smażę wszystko razem. Doprawiam solą i pieprzem. Bora kroję w talarki i też dorzucam do kurczaka. Znowu delikatnie mieszam, żeby połączyć wszystkie składniki. Mięso usmażone, czas zalać je bulionem. I jeszcze mleko wymieszane z mąką. Doprowadzam do wrzenia i gotuję około 5-10 minut. Dodaję startą skórkę z cytryny. Na koniec dosypuję zioła i danie gotowe. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Danie podaję z kolorowym makaronem. Jeśli sos jest zbyt gęsty, można rozrzedzić go śmietanką albo jogurtem. Smacznego!